Copy Trading, mój kolejny krok do budowania przychodu pasywnego. Kto z nas nie marzy o tym, aby osiągnąć dochód pasywny, który pozwoliłby nam cieszyć się życiem bez zmartwień finansowych? Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zarabiać tylko obserwując i automatycznie kopiując ruchy zawodowych traderów. Brzmi to bardzo dobrze, prawda? Ale jestem tu właśnie po to, żeby Ci powiedzieć i pokazać, że jest to możliwe. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o mojej przygodzie z copy tradingiem, ale też o tym, jak Ty również możesz zacząć swoją przygodę. Zobacz to wideo do samego końca, a dowiesz się, jak zbudować swój pasywny dochód. Kiedyś opowiadałem na tym kanale pewną historię pewnej osoby, pewnego naprawdę profesjonalnego tradera, mówię tutaj o Dawidzie, który robił niesamowite wyniki. Naprawdę robił tak niesamowite wyniki, że mnóstwo, ogromna ilość ludzi zaczęła po prostu się tym interesować, zaczęli go kopiować, zaczął dzięki temu zbierać się ogromny kapitał, który był tak jakby po części przez niego zarządzany, choć to nie do końca tak wygląda. Później powiem, czym jest copy trading i radził sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. Jego założeniem było robić 1% konta dziennie z kapitału, który się po prostu na tym koncie znajduje i ciągle mu się to udawało. Udawało mu się to przez półtorej roku. W momencie, kiedy ja dołączyłem, były to ostatnie chyba 2 tygodnie jego handlu, właśnie po tych półtorej roku, gdzie robił to dzień w dzień sukcesywnie, konsekwentnie, regularnie, około 5-6% tygodniowo, bo gramy przez 5 dni w tygodniu i robił to naprawdę dobrze. Dlatego jest jednym z najlepiej ocenianych traderów na całej platformie brokerowej. Ale kiedy tak duża ilość do niego dołączyła, kiedy ten kapitał urósł na miliony dolarów, to po prostu chłopak troszeczkę się załamał, troszeczkę go to przerosło i w pewnym momencie stwierdził, że nie chce już dalej tego robić. Zarobił dzięki temu tradingowi bardzo dużo pieniędzy. Nie chce więcej ryzykować, nie chce po prostu dalej tego kontynuować, bo urosło to do za dużych rozmiarów. No i na tym praktycznie skończył się mój copy trading. I troszeczkę się zdenerwowałem, załamałem, może załamałem to za dużo powiedziane, ale troszeczkę mnie to tak zniesmaczyło i zdenerwowałem się i zostawiłem ten copy trading znowu, bo już kiedyś gdzieś tam coś zaczynałem, ale nie miałem zbyt dobrych traderów do kopiowania. Później trafił się właśnie Dawid, a po 2 tygodniach, kiedy ja do niego dołączyłem, on przestał tradować. Ale teraz mam dla Was bardzo, ale to bardzo dobrą wiadomość, bo Dawid powraca. Powraca w troszeczkę w innej formie niż było to wcześniej, ponieważ otworzył kilka różnych kont. Tymi kontami zarządzają jego ludzie, którzy chodzą do niego do szkoły, bo prowadzi już od kilku lat swoją szkołę tradingu. Wybrał z tej szkoły najlepszych traderów i ci traderzy pod jego okiem, pod jego zarządzaniem tradują na tych kontach. Dzięki temu ściągnął z siebie ten obowiązek, tą odpowiedzialność taką, że wszystko spoczywa na jego barkach, ale właśnie dzięki temu mógł wrócić. Taki teraz ma pomysł, takie coś stworzył, taki found copy trading, bo tak to nazwał, a mi bardzo się to podoba. Bardzo ważne dla mnie podczas budowania przychodu pasywnego jest to, aby ten dochód pasywny był przez długi czas generowany, żeby biznes, w który wchodzę, dawał mi regularnie, konsekwentnie, nie musi to być bardzo duży przychód pasywny, ale konsekwentnie przez długi okres czasu jakieś zyski, gdzie ja nie muszę aż tak bardzo skupiać się na tym dochodzie pasywnym, nie muszę poświęcać temu czas, a dzięki temu i tak mogę zarabiać pieniądze. I to między innymi mogę osiągnąć właśnie dzięki copy tradingowi, oprócz tego, co robię na kryptowalutach. A więc to jest bardzo, ale to bardzo ważna wiadomość, że właśnie Dawid w trochę innej postaci, ale powrócił. O tym jeszcze oczywiście będę mówił więcej w kolejnych filmikach, pokazywał Wam, jak to wszystko wygląda, jak ten trading idzie, jakie są wyniki, czy plusowe, czy minusowe i tak dalej, i tak dalej. A teraz mam jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość, bo mój znajomy, kolega, którym znam się już od kilku lat, gdzie też wiem, że jest dobrym traderem, gdzie robi dobre wyniki, ale nigdy nie miał czegoś takiego, że udostępniał swoje trady na platformie tradingowej, na platformie brokerowej, ale w końcu po teraz dość długim czasie tradowania, po kilku latach tradowania i osiągania super zysków, w końcu też zdecydował się robić copy trading. A mam tutaj na myśli to, że my możemy kopiować ruchy
właśnie tego mojego znajomego. Czyli na tą chwilę mamy już kilku naprawdę dobrych traderów, których możemy kopiować, których ruchy możemy kopiować, jeśli tylko oczywiście sami tego chcemy. Także to są naprawdę dwie mega, bardzo dobre wiadomości, które wynoszą troszeczkę copy trading, przynajmniej w moim przypadku, na dużo wyższy poziom niż było to dotychczas. Jeśli chodzi o Dawida, kopiuję go dopiero od 2 dni, bo on w ogóle wystartował z tym nowym kontem publicznie od chyba może początku tego tygodnia i jak dotąd i wczoraj i dzisiaj, gdzie dzisiaj mamy dopiero godzinę 12, wygenerował już to, co właśnie ma w swoich założeniach, a jego założenia są takie, aby generować 1% dziennie, czyli wczoraj wygenerował 1% konta, przestał grać, dzisiaj wygenerował 2%, czyli też 1% i też przestał grać. To znaczy, czy on przestał, czy trader, który pochodzi z jego szkoły, tego nie wiem, on mówi, że są to traderzy i oni jako taka grupa skupiają się na tych kontach i oni wspólnie teraz podejmują te decyzje, ale tak czy siak cel został osiągnięty i w ciągu 2 dni 2% konta jest zrobione, koniec gry, nie ma overtradingu i to mi się bardzo podoba. Do mojego kolegi podpiąłem się w poniedziałek, gdzie dzisiaj mamy piątek 23 czerwca 2023 roku i również jestem mega zadowolony, bo zrobił jeszcze większe procenty niż Dawid. Mam na tą chwilę już około 15% zrobione w ten jeden tydzień na tym jednym koncie, ale tego tradera również założenia są takie, że jeśli osiągnie swój cel, przestaje grać i po prostu czeka do kolejnego tygodnia, kiedy otwiera nowe cele i zaczyna grać ponownie. O dokładnych szczegółach, jak grają ci traderzy, jakie mają swoje cele, jak to wszystko wygląda, będę oczywiście informował w kolejnych filmach, a ciebie już teraz zapraszam do grupy, którą otworzyłem na Telegramie, gdzie link do tej grupy znajdziesz w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu, który jest przypięty, gdzie na bieżąco na tej grupie będę dzielił się tymi wszystkimi wynikami tych traderów, których kopiuję, pokazywał, jak to wygląda. Tam będziemy sobie rozmawiać i rozwiązywać ewentualne jakieś problemy techniczne, którymi możesz się napotkać u brokera podczas zakładania konta, przelewania pieniędzy, czy jakieś takie inne rzeczy. Bo aby kopiować ich ruchy, trzeba kilka rzeczy u brokera wykonać. Aby nie przedłużać tego filmu, powiem już teraz tylko tak bardzo króciutko o copy tradingu. Co to jest ten copy trading? Copy trading to jest nic innego jak założenie sobie konta, swojego prywatnego konta u brokera, na którym grają wszyscy traderzy, bo nie tylko tych dwóch, tylko oczywiście ich jest setki, tysiące wręcz udanego brokera. Broker jest od 12 lat na rynku, więc jest to już dość sprawdzony broker, dość popularny w świecie tradingu. Następnie po założeniu tego konta przelewasz sobie środki na swoje prywatne konto, które nigdy tego konta nie opuszczają. Czyli copy trading to nie jest udostępnienie komuś, temu traderowi swoich pieniędzy i on je ma gdzieś u siebie na koncie i nimi zarządza. Tak się nie dzieje. Pieniądze nigdy nie opuszczają twojego konta. Zawsze masz dostęp do swoich pieniędzy, możesz zrobić z nimi co chcesz. Wszystkie otwarte pozycje, które masz, które kopiujesz, pozycje innych traderów, zawsze możesz nimi zarządzać, zawsze możesz je zamknąć w każdej chwili, w której tylko chcesz, możesz je modyfikować, możesz robić z nimi naprawdę co chcesz, bo jest to twoje konto, a platforma brokerska umożliwia ci tylko kopiowanie ruchów innych osób w sposób automatyczny. Także jest to o wiele bezpieczniejsze niż jakieś tam różne platformy, na których można zarabiać pieniądze, gdzie my wpłacamy swoje pieniądze gdzieś, coś, komuś i nie wiemy, co dalej się z tymi pieniędzmi dzieje, więc tutaj jest zupełnie inaczej. Jest to moim zdaniem inny poziom bezpieczeństwa, choć trzeba pamiętać, że oczywiście trading na dźwigni, nieważne jaki by to nie był trading, czy na kryptowalutach, czy na rynku Forex, gdzie grają właśnie ci traderzy, zawsze jest bardzo niebezpieczny, zawsze jest bardzo ryzykowny i można oczywiście stracić wszystkie pieniądze. Dlatego ważne jest, aby wybrać dobrych traderów, samemu troszeczkę się ewentualnie w tej dziedzinie podszkolić i dzięki temu można zmniejszyć trochę to ryzyko. Trzeba dobrze zarządzać pieniędzmi, nie wolno dawać pieniędzy pod dźwignię, pod trading, których nie możemy stracić. Nie możemy zaciągać kredytów pod granie na dźwigni, bo są traderzy, którzy robią super wyniki, to ja teraz pożyczę z banku, pożyczę od kogoś, od znajomych lub przeznaczę pieniądze, które nie były na to przeznaczone po to, aby zarobić,
a później, kiedy je stracisz, no to będzie duży problem. Także takich rzeczy nie wolno robić. Lepiej po troszeczkę sukcesywnie budować ten dochód pasywny. Coraz większy, ale pomału, bezpiecznie, a nie szybko, na hura, a później są problemy. Ja również zaczynam od niewielkich kwot, od takich kwot, które mogę sobie pozwolić na to, że nie muszę szybko ich odzyskać. Mogę poczekać troszeczkę dłużej na zyski, ale wtedy moje podejście do tego jest zupełnie inne. Jest mi o wiele łatwiej to wszystko znosić i tak powinno być również w Twoim przypadku. Jeszcze raz zapraszam Cię do dołączenia do grupy, gdzie będziesz mógł na bieżąco podpatrywać informacje, które tam wrzucam z aktualizacji tego, co się dzieje u danych traderów na tych kontach, którymi grają. Oczywiście pytania możesz również zadać, napisać w komentarzu tego filmu. Zapraszam Cię również do subskrypcji, aby być też na bieżąco z wszystkimi innymi informacjami, które będę tutaj wrzucał na temat zarabiania pieniędzy, budowania dochodu pasywnego oraz oczywiście też podróży. Także zachęcam do subskrypcji i kliknięcia najlepiej jeszcze w dzwoneczek, abyś został powiadomiony o tym, kiedy dodałem nowy film na swój kanał. Bardzo Ci dziękuję za oglądnięcie tego wideo do samego końca. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!